Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam was w Kina Poleca lub Nie. Słuchajcie, prosiliście, żebym nagrała Kina Poleca lub Nie z 13 powodów drugiego sezonu. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi w 13 powodach, zapraszam na część pierwszą Kina Poleca lub Nie z tego serialu. Doczekaliśmy się sezonu drugiego, ja nie ukrywam, że czekałam bardzo. Jedynka mi się podobała, więc jak najbardziej sobie ją nawet odświeżyłam w oczekiwaniu na sezon drugi. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi w sezonie drugim. W sezonie drugim chodzi m.in. o całą sprawę sądową między rodzicami Hany a szkołą. Później dochodzą tematy gwałtu i tak dalej. I powiem szczerze, że mnie osobiście ten sezon podobał się dużo mniej niż pierwszy. I jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to, że tak powiem, niech z tą myślą sobie zostanie, niech obejrzy, oceni po swojemu, a ja teraz rozwinę, dlaczego mi się nie podobał i to już może zawierać lekkie spoilery. Przede wszystkim wątek Hany. To, że Hana się pojawiała Klejowi w jakiś sposób w pierwszym sezonie, było logiczniejsze niż to, że Klej siedzi i z nią rozmawia. Trochę już taki dla mnie zbyt hardcore. Nie ukrywam, że podobała mi się cała ta sprawa sądowa, to jak to wszystko było rozwinięte, wyjaśnione, pokazane, tak naprawdę relacje Hany, o których nie mieliśmy pojęcia. I to wszystko, rozwinięcie tego wątku, że tak powiem, u mnie jak najbardziej na plus. Myślę, że dużym minusem jest to, że momentami mam wrażenie, że część rzeczy robili na siłę, część rzeczy robili, żeby były bardziej hardkorowe. Chodzi mi tutaj m.in. o jedną ze scen końcowych, która dla mnie osobiście gdzieś tam, że tak powiem, była do przewidzenia, że to się skończy w jakiś taki sposób, ale no nie ukrywam, że nie podobało mi się to i nie do końca przyjemnie mi się to oglądało. Wręcz nieprzyjemnie mi się to oglądało tak w 100%. Ci, którzy oglądali, wiedzą, o co chodzi. Plus dla mnie chyba największym minusem jest zakończenie, które jest po pierwsze nielogiczne. Totalnie nielogiczne, bo mógł wsiąść i pojechać, nie byłoby sprawy. I tak naprawdę otwiera bardzo dużą furtkę na sezon trzeci. A nie ukrywam, że 13 powodów, jak dla mnie, opierało się na historii Hany. I tak naprawdę ta historia Hany została zakończona. To po prostu, no, come on, skończyli to, więc na co trzeci sezon? Naprawdę trzeci sezon jest czymś, czego ja nie chcę, czego po prostu sobie nie wyobrażam i co myślę, że będzie totalnym shitem, czym bardziej, no bo nagle Hana w jakiś taki automagiczny znowu sposób wróci, a jeżeli nie, no to nie 13 powodów, to już nie jest to samo i mam z tym bardzo duży problem. Natomiast mam też taki problem prywatny ze względu na to, że mi się rzadko zdarza shipować ludzi, kiedy oglądam jakieś seriale. Rzadko też mi się zdarza tak wciągać w jakieś seriale. Natomiast nie ukrywam, że całym serduszkiem shipuję Kleja i Hanę. I to jest na tyle problematyczne, że ona no nie żyje, więc to nie jest tak, że oni będą mogli być kiedyś razem. Ja sobie mogę oglądać serial i żyć z nadzieją, że oni sobie razem będą, bo nie, nie będą. I to osobiście troszeczkę mi przeszkadza. Ale jak mówię, jak dla mnie na tym drugim sezonie mogliby skończyć już i tak, chociaż osobiście wolę, żeby skończyli na pierwszym, ale jak powstał drugi i co zostało powiedziane w troszeczkę inny sposób, okej, niech tak będzie, ale niech oni na tym skończą, niech nie robią trzeciego sezonu. Natomiast mam dziwne przeczucie, że przez to, że ten serial jest tak dobrze odbierany i tak chętnie oglądany i wzbudza tyle kontrowersji, to że oni ten trzeci sezon pociągną i nie wiem. Mam bardzo mieszane uczucia. Chętnie poznam wasze, także piszcie w komentarzach i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę milowicane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!